Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Hitman. Ja jestem Sarge i na początek mam dla Was wiadomość. Mianowicie twórcy ogłosili, że piąty epizod tej gry ukaże się 27 września i będziemy mogli się w nim przenieść do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do Colorado. I co ciekawe, w tym epizodzie będziemy mieli do zlikwidowania aż 4 osoby, więc to będzie chyba najbardziej rozbudowany epizod ze wszystkich dotychczasowych, więc ja już się nie mogę doczekać. No ale zanim to nastąpi, zanim ten piąty epizod się ukaże, to jeszcze oczywiście będę przechodził na 100% epizod czwarty, a więc misję Klub 27. Tym razem zabierzemy się za kolejne wyzwania, jakie są tutaj do zrobienia. Na początek wezmę sobie nowe jakieś położenie początkowe. Wybieraliśmy sobie już te trzy, więc teraz rozpocznijmy pod przykrywką w barze Himapan jako kelner. I poza tym chyba niczego zmieniać nie będę, więc myślę, że od razu możemy rozpocząć. Tak więc zaczynamy sobie tutaj, gdzie ostatnio już byłem i podsłuchiwałem nawet jedną rozmowę. I teraz tak, pamiętacie, że w poprzednim odcinku odkryłem kolejną możliwość i właśnie z niej sobie teraz skorzystamy na dobry początek. To... Oj, tutaj muszę uważać na jednego, który może mnie rozpoznać. Ta możliwość ma dotyczyć tych całych zanieczyszczeń. Zobaczymy zresztą konkretnie, co będziemy musieli zrobić. Excuse me, but who are you again? Jakim cudem ona się tutaj znalazła, kurde. Dobra, będę musiał misję powtórzyć od nowa, bo teraz wszystko już jest popsute. No nie ma to jak mały fail od razu na starcie, ale teraz mam nadzieję, że uda mi się tutaj przejść obok. Na spokojnie. Będę musiał uważać, bo właśnie w tym stroju kelnera jeszcze za dużo nie chodziłem. No a tutaj wiadomo, że też mnie nowe osoby mogą rozpoznawać. Aj, ona tutaj teraz może mnie... wykryć. Muszę poczekać, niech ona przejdzie może i wtedy właśnie spróbujemy tą możliwość rozpocząć. Chyba, że ona tutaj zamierza ciągle sprzątać w tym miejscu, ale powinna się zapewne przemieścić i później będziemy tą możliwość odkrywali, podążać właśnie za nią, bo z tego co patrzyłem sobie w wyzwaniach, to jest całkiem sporo właśnie wyzwań, które mogą być związane akurat z tą możliwością. Kurczę, teraz żałuję, że nie poszedłem od razu. Patrzcie, ona tutaj całkiem sporo czasu jest. No i teraz dopiero się ruszyła, no. Dobra. Ja teraz na spokojnie tutaj wejdę. W ogóle, czy jest tutaj coś jeszcze ciekawego? Wygląda na to, że nie. Dobra. Zbadaj grafik technika dezynsekcyjnego. Mrs. Mookjai's worst nightmare. Apparently housekeeping cleaned up the green suite for Mr. Morgan last night. But then later some of the class's drunken sound crew broke in and trashed the place. According to the schedule, the exterminator plans to inspect the Emperor's suite. On his request, the hotel manager will clear out the recording studio and bring everyone into the atrium for the duration of the inspection. I suggest you locate the exterminator 47. He appears to be fumigating on the ground floor. No proszę, czyli będziemy mieli okazję na opróżnienie studia i właśnie tutaj mam też tego karalucha na widoku i z tym też jakieś wyzwanie jest związane z tego, co sobie patrzyłem. Jeszcze podsłuchajmy tą rozmowę tutaj. Yep, according to May from housekeeping, they well, let's just say they left a little something, a present if you will. Boys won't be boys, right? Anyway, it's even more embarrassing since the guest staying in the Queen Suite is an associate of Thomas Cross, the hotel owner. Yep, Ken Morgan, some big shot lawyer from New York City. He took it rather well, actually. Him and his bodyguard are waiting for housekeeping to, well, unsully the place. There's CCTV footage of her getting the news. We'll watch it later. Ach, te plotki, ploteczki. Zobaczmy sobie jeszcze informację, którą dostałem. Technik dezynsekcyjny zamierza sprawdzić dzisiaj apartament cesarski. W związku z tym kierowniczka hotelu ma wyprosić wszystkich ze studia do atrium na czas inspekcji. I to będzie ten koleś tutaj, którego rozmowy już ostatnio podsłuchiwałem.
Sporo musiałem tutaj poczekać, aż w końcu się ruszą, no ale teraz może być dobry moment, żeby zająć się tym technikiem. Tylko jeszcze ten koleś z obsługi tutaj mi przeszkadza. Czekajcie, spróbuję odwrócić jego uwagę. Obezwładnimy go. I to samo zrobimy z tym technikiem. I wtedy będę mógł się za niego przebrać bez większych problemów. Dobra. Na szczęście tamte kobiety niczego nie zauważyły. No już się bałem. Schowamy go tutaj. I od razu się przebierzmy. Za to też powinienem chyba dostać wyzwanie. Dokładnie. Eksterminator. Zdobądź butlę ze środkiem owadobójczym. Dobra, zaraz spróbujemy. Tylko jeszcze schowamy również tego z obsługi. Nie wiem, czy tutaj ktokolwiek inny jeszcze wchodzi do tego pomieszczenia, ale oczywiście lepiej nie ryzykować. Jeszcze widzę, że mamy tutaj młotek. Rozejrzę się poza tym, czy czegoś ciekawego nie ma. Tam gaśnica i to tyle. Dobra, gdzieś w tę stronę muszę się udać. Po tę butlę. Na zewnątrz najwyraźniej. Zobaczymy za chwilę. Whole floor. It was stuffed with gym sounds. What do you expect? They're musicians. They're grown men. It's tradition. Bands trash hotel rooms and leave money in the ashtray. It's what they do. Yeah, maybe in 84. But artists nowadays. Kurde, teraz akurat skubaniec się odwrócił. Nie za bardzo tutaj mogę skorzystać. Tamtą rozmowę oczywiście też już podsłuchiwaliśmy, dlatego teraz nie musimy tego robić ponownie. Muszę poczekać, aż ten technik drugi się odwróci. I wtedy będę mógł zabrać tę butlę tutaj, bo jest w jego pojeździe. I patrzcie, to jest ze zdjęcia tego wyzwania. Nawet wam chyba to pokażę. O ile będę pamiętał, o, to będzie tutaj. La Cucaracha, co też jest oczywiście nawiązaniem do pewnej piosenki. W ogóle La Cucaracha po hiszpańsku to jest karalu. Tylko, że niestety nie ma tam opisu tego wyzwania, więc za bardzo nie wiem, jak to zrobić, ale domyślam się, że jak będę podążał za tą możliwością, to wtedy tam to wyzwanie odblokuję. Tymczasem to jest dobry moment, żeby zabrać środek owadobójczy. Trutka na szczury też jest. I porozmawiać z menadżerką hotelu. Zobacz informację. Silny środek owadobójczy, wdychanie oparów powoduje omdlenie, ale nie wyrządzi nikomu większej krzywdy. Aha, no dobra. Więc to nie zabije. Menedżerka jest tam. Jestem nagrany przez kamerę, ale to nic takiego. A, i to jest ona. You. I suppose you wish to inspect the penthouse very well. I'll make the call, but I'm warning you, no slip-ups. Especially not with young Master Cross on his way down. If any of those toxins get into the ventilation system, you could gas those little creatures. Understood, ma'am. Got it. Not really my field of interest, though. Yeah. Yes, hello, this is the manager. I am so sorry to disturb... Oh, indeed, yes, the pest exterminator. He needs to inspect the Emperor's suite now. Could I possibly ask you and your team to... Oh, excellent. Thank you. Please join us in the atrium for refreshments. I promise it won't take long. Okay, bye. Thank you. They're vacating the suite. Be quick about it. Okej. Okay. Poczekaj, aż Jordan Cross z ekipą zjawiał się w atrium. No to trochę sobie poczekamy, biorąc pod uwagę fakt, że oni są na samej górze. W takim razie za chwilę się z wami widzę, jak oni już tutaj będą. Dobra, Jordan Cross już się zbliża i mamy nowy cel, uwolnij gaz. Czyli to będzie tam. Dobra, zaraz to zrobimy. Tylko jeszcze poobserwujmy. Ugh, seems like there's a bug problem. That is Jordan Cross, revered and reviled in equal measures. Mr. Cross, I am so sorry for this inconvenience. Oh my, you look more like your father with every passing year. Hey, keep away from the guests. Ms. Mukjai, you have no idea how that makes me feel. So how is your dear papa? This time of day, probably asleep in his coffin. Oh, yes. So do make yourselves comfortable. I promise this shan't take long.
These rumors of termites are wildly exaggerated, I'm sure. After all, bugs are for the riffraff. Okej, okay, to myślę, że w takim razie możemy się zabrać za uwolnienie tego gazu. Tylko tak sobie myślę, żeby to zrobić dopiero wtedy, jak będzie tutaj też Ken Morgan, to wtedy... Oni oboje tutaj padną. Hello, Mr. Bugswap. Tylko się zastanawiam, co zrobić dalej, skoro ich to nie zabije, a jedynie ogłuszy, czy tam uśpi. No zobaczymy. W każdym razie wejdę sobie tutaj do tego pomieszczenia i właśnie poczekam na odpowiedni moment, aż tutaj Ken Morgan wejdzie. No i mam nadzieję, że to podziała oczywiście na wszystkich. Na wszystkich ludzi, którzy tutaj są. Zanieczyść wentylację. Czekamy, aż Ken Morgan wejdzie. Nasz cel jest tutaj. Gdzie on idzie teraz? Żeby sobie nie poszedł w końcu. Nie wiem, czy on już jest tutaj w końcu? Jasny gwint już jest. Good thinking, 47. I dare say the possibilities are endless. Udało się. Ale czemu tamten, kurde, nie padł? Co to ma być? Czekajcie, przebiorę się może. Okay, get a grip. Wake up and get a grip. Hello? Wakey, wakey. Dobra, tego zabiłem. Zauważyli to. Kurde. Ale patrzcie, ukończyłem wyzwanie. Ale zauważyli to, nie zwróciłem uwagi, że tam byli już za mną. Ale dziwne jest to, że nie wszyscy padli jednak. Czekajcie, które to było? O, to jest pytanie. Nie jestem pewien, szczerze mówiąc. Czy to było tutaj, czy któryś wyczyn? A, utajnione. Albo to było po tym, jak właśnie otrułem, albo po tym, jak zabiłem Jordana Crossa, który właśnie już padł tutaj. No ale dobra, to ja w takim razie będę musiał jeszcze jakoś to inaczej spróbować zrobić, chociaż nie jestem pewien jak. Okej, od tego momentu będę już wiedział, co i jak trzeba zrobić, dlatego że nie byłem pewien, jak wykonać poszczególne wyzwania, więc po prostu to sobie sprawdziłem, aby móc to wam teraz zaprezentować. I jest tutaj kilka wyzwań, które można zrobić przy okazji wykonywania akurat tej możliwości. Jedną z takich opcji jest spotkanie pomiędzy Kenem Morganem a Jordanem Crossem i może właśnie do niego dojść wtedy, kiedy Jordan Cross jest tutaj, kiedy właśnie wybieramy tą możliwość z tym technikiem. Dlatego teraz muszę po prostu poczekać, aż oni się spotkają. O, właśnie. I zobaczycie, co się dalej stanie. Bo jak pamiętacie, Jordan Cross nie wiedział, że Ken Morgan tutaj jest. Nie. Yeah, I just saw this big no, fat cockroach. You did it. Morgan! You brown nose! What are you doing here? Jordan, my boy. Fancy seeing you here. Cut the shit, Morgan! Did he send you here? Huh? Did my father send you here to spy on me? I knew it! I knew this would happen! Are you two in cahoots? You my father's lapdog too? Oh, and you, Morgan, you flabby sycophant. What's in it for you? This old vampire grooming you for CEO? Is that why you let him treat you like his two-bit errand boy? Huh? Where's your silver tongue now? Jordan, if you will just calm down, I think I can explain. Things are not this black and white. What do you say we stop making a scene and continue this conversation in my suite. Oh, this better be good. No i właśnie, teraz będziemy musieli udać się do tego apartamentu Kena Morgana na samą górę, więc ja teraz tam pójdę i będziemy podsłuchiwali dalej ich rozmowę, bo wtedy będzie okazja do tego, żeby zaliczyć jedno wyzwanie. Oczywiście, żeby dostać się tutaj na górę, to najpierw musiałem się przebrać za pracownika hotelowego z obsługi.
dlatego że w tym stroju mogę się tutaj dostać. No i w tym celu po prostu użyłem przebrania tego pracownika, którego ogłuszyłem wtedy, gdy ogłuszałem również tego technika dezynsekcyjnego. Więc tutaj nie było z tym wielkiego problemu. No i teraz po prostu czekamy, aż Jordan Cross i Ken Morgan podejdą do określonego miejsca. Tam rozpocznie się rozmowa i zobaczycie sami, co wydarzy się dalej. All right, get out. This is between myself and Master Cross. Are you sure that's wise, sir? Do it, Otis. Mr. Morgan. Okay, start talking, Morgan. I will tell you the truth. You must understand. It wasn't supposed to go down like this. Your father was merely being sagacious. What are you babbling about? Hannah Highmore's death tape. The proverbial smoking gun that you so precariously kept for yourself instead of destroying the evidence. That's why I'm here. Oh, Dixie. Don't be too hard on Miss Barrett. Everyone has a price, and it is usually lower than you'd think. We did not mean to use it, of course. Not unless you left your father no choice. Oh, you wouldn't dare. You covered it up! Look, I'll take you down with me, all right? You and my dad. Your father and I acted in good faith. How were we to know that Dexie Barrett helped you tamper with the crime scene? Made it look like an accident? It's Miss Barrett you call on the tape. Not your father. The bribes and the hush money all came from offshore accounts in your name. Don't bullshit me, Jordan. You and I are in very different leagues. Bastard, die! No i właśnie. Was that? Target down. I see you're outsourcing, 47. Jordan zepchnął Kena Morgana. Dad? Please call me. It happened again. Znowu się to stało, tak samo jak twoją dziewczynę najpierw zepchnął, to teraz prawnika. No i teraz jeszcze dodatkowo możemy załatwić Jordana garotą. W ten sposób też odblokuje kolejne wyzwanie, czyli pianista. No i będziemy mogli zabrać się za... Both targets down. Now head towards an exit. Będziemy mogli zabrać się za kolejne wyzwania w tym momencie. Teraz oczywiście mógłbym dostać się do wyjścia i zakończyć misję. Ale jest jeszcze kilka wyzwań, które ja tutaj mogę zrobić i wam pokazać. Też te wyzwania są związane z tą możliwością, z przebraniem się za technika dezynsekcyjnego. Przede wszystkim myślę, że sobie zaplanujemy misję od nowa, żeby przy okazji odblokować kolejne wyzwanie za położenie początkowe. Tylko się teraz zastanawiam, czy tutaj w kuchni zacząć. Może to, pod przykrywką w bocznym ogrodzie, jako dozorca, to przy okazji właśnie kolejne wyzwanie będzie zaliczone. Oprócz tego będziemy chcieli wziąć truciznę. Zamiast garoty wezmę. I teraz sobie wezmę fiolkę ze środkiem wymiotnym. I będziemy chcieli wykonać wyzwanie polegające na tym, żeby oba cele zabić z użyciem kokosa. Zresztą zobaczycie, jak to będzie wyglądać, a póki co rozpocznijmy sobie. Dobra, wyzwanie ukończone, wiszący ogród. I gdzie ja konkretnie jestem? Tutaj. Dobra, w takim razie ruszajmy jak najszybciej, zanim Ken Morgan podejdzie tam do tego barku, bo będziemy chcieli otruć jedzenie, z którego właśnie on skorzysta. That is Ken the Brick Morgan, lawyer and corporate fixer. Tutaj muszę tylko uważać, żeby nikt nie zauważył, jak zatruwam to, ale nie powinien nikt raczej zauważyć. Mam nadzieję. Dobra, bo w tym przebraniu oczywiście nie możemy za bardzo zatruwać na oczach innych, ale tutaj akurat wszyscy są odwróceni. No i teraz czekamy, jak on się otruje, to wtedy pójdzie, powinien pójść przynajmniej w tamtą stronę zwymiotować i wtedy będę mógł zrzucić na niego te kokosy, aby go zabić w ten oto sposób. Hmm. This smells terrific. It
Do you mind if I... Not at all, sir. The cured scallop salad with lemongrass, mint and ginger is particularly delicious. Czekamy na efekty. Oh no. Where's the nearest bathroom? Now I'm bored. Strange, right? Ah, crap. No i proszę bardzo. I teraz ustawić się tylko w dobrym miejscu. Tylko żeby nikt tutaj nie widział, jak strzelam. I zobaczcie na to. Tutaj mamy właśnie te kokosy i będę mógł teraz to zestrzelić w momencie, jak on tutaj będzie wymiotował do śmietnika. Teraz możemy już to zrobić. Okej. No i udało się. Zabójstwo wypadkiem. Dobra, muszę stąd spadać, bo mnie tam jeszcze jeden rozpozna. Czekam tylko na odblokowanie wyzwania, bo chyba jeszcze mi się nie zaliczyło. A, no tak, teraz się nie zaliczy, bo muszę jeszcze Jordana Crossa w ten sam sposób załatwić. Więc, żeby to zrobić, to będę chciał znowu się przebrać za tego technika dezynsekcyjnego, dlatego że będzie musiał tutaj też Jordan Cross zejść i wtedy skorzystamy sobie tutaj, z tych kokosów, żeby te zrzucić na niego. Jeszcze wam zresztą pokażę te wyzwania, o które mi chodzi. Tutaj zabójstwo. O, proszę bardzo, zlikwiduj Jordana Crossa i Kana Morgana za pomocą kokosa. I co ciekawe, nie trzeba tego zrobić przy jednym podejściu. Można na przykład teraz zabić Jordana w inny sposób, a dopiero za jakiś czas go zabić tymi kokosami, a i tak się wyzwanie odblokuje. No ale oprócz tego chciałem jeszcze też zrobić wyzwanie z tych wyczynów, tutaj, limonka do kokosa. To oznacza, żeby po prostu zebrać 6 kokosów i ja teraz muszę poczekać, aż przejdą tutaj ci ludzie. Szczególnie ten, który może mnie rozpoznać, a jest ich, widzę, 2. I wtedy jak sobie pójdą, to ja zabiorę 3 kokosy stamtąd, a następnie to samo zrobię z tymi tutaj, jak już zrzucę je na Jordana Crossa. Dobra, widzę, że już sobie się rozeszli. Oni mnie tutaj nie rozpoznają w tym momencie. Więc po prostu podchodzę. Zabieram 3 kokosy, a później to samo z 3 kolejnymi zrobię. Okej. No, uwaga, bo ten tutaj, kurde, już zwraca uwagę, że ja zabieram te kokosy. No i teraz muszę powtórzyć całą operację, czyli zebrać znowu, znaczy ogłuszyć tego technika i następnie przebrać się za niego, więc wszystko to, co widzieliście, a więc ja zrobię cięcie do momentu, aż Jordan Cross będzie tutaj powolutku schodził. No i dobra, powiadomiłem menadżerkę, że jestem tutaj gotowy do całej operacji, więc teraz jeszcze, zanim załatwimy Jordana Crossa przy pomocy tego kokosa, to zrobimy jeszcze to wyzwanie La Cucaracha i zobaczycie, o co tutaj chodzi. Musimy poczekać, aż całe górne piętro będzie ewakuowane i wtedy dostaniemy się na górę. No i dobra, trochę to trwało, więc ja zapewne ten proces oczekiwania przyspieszyłem wam w montażu. Teraz mogę dostać się na górę. Mam nadzieję, że oni tutaj nie będą sprawiali mi problemów. Jak najbardziej. Jak widzicie, jest zupełnie pusto i w tym momencie Agent 47 zagra na keyboardzie tym razem. Grał już na perkusji, teraz na keyboardzie, odkrywam jego kolejne talenty. I co ciekawe, właśnie zagra tą piosenkę La Cucaracha, o której wam mówiłem. Więc to jest bardziej taki easter egg, no ale funkcjonuje to jako wyzwanie, więc oczywiście to wam pokażę.
strasznie dziwny dźwięk na koniec, ale jak widzicie, wyzwanie ukończone, więc no kompletnie bym nie wiedział, jak to zrobić, gdybym nie sprawdził tego wcześniej. Niektóre te wyzwania w tej grze są naprawdę takie, że ja się zastanawiam, kto pierwszy na to wpadł, że tak to akurat trzeba odblokować, bo ja chyba nigdy bym na to nie wpadł, że tutaj trzeba właśnie ewakuować wszystkich i później sobie zagrać. I to chyba nawet w tym stroju jest to konieczne, chociaż tego akurat nie jestem pewien. W każdym razie teraz znowu zrobię cięcie do momentu, aż Jordan Cross właśnie zejdzie tam na dół i wtedy zrzucimy na niego te kokosy. Muszę tutaj po prostu poczekać, aż Jordan Cross kończy rozmowę z tą menadżerką i teraz. Muszę w odpowiednim momencie strzelić w te kokosy, kiedy on będzie obok nich, a raczej pod nimi przechodził. Both targets down. Now head towards an exit. Proszę bardzo, wyzwanie ukończone, dziadek do orzechów. Jest to też przy okazji zabójstwo wypadkiem, czyli zabójstwo niewykryte, aczkolwiek zabito osobę postronną. Więc nie polecam akurat tego sposobu do odblokowania rangi cichego zabójcy. No ale oczywiście jako ciekawostka, jako kolejne wyzwanie do odblokowania chciałem wam pokazać. Teraz muszę poczekać, aż rozejdą się ci ludzie. No tutaj trochę ciał muszą zabrać. Chyba trzy, bo Jordan Cross i dwie osoby postronne. No i jak się właśnie rozejdą, to wtedy zabiorę pozostałe kokosy. W ten sposób odblokowując kolejne wyzwanie, bodajże eksploracyjne. Nie, to był chyba wyczyn, żeby zebrać te sześć kokosów właśnie. Ciągle tam jeszcze są. Kurczę, spore zamieszanie się zrobiło. Ale najważniejsze, że pozostaliśmy niewykryci, więc nie powinno być teraz problemu. Proszę bardzo, kolejne ciała są przenoszone. A ja teraz, jak gdyby nigdy nic, zabieram sobie wszystkie kokosy, jakie tutaj zostały zrzucone. Oj, nawet nie 6, tylko 5. I już mamy limonkę do kokosa, wyzwanie odblokowane. No to fajnie. W tym momencie pozostaje mi tylko dostać się do wyjścia, bo to są chyba wszystkie wyzwania związane akurat z tą możliwością, jakie można wykonać, więc kolejnymi będę się po prostu zajmował w następnym odcinku. No, musiałem właśnie część sobie sprawdzić wcześniej, jak zrobić, bo po prostu nie wpadłbym w życiu samemu, jak te niektóre wyzwania zrobić, a tak to mógłbym wam to wszystko pokazać. O, czemu się muzyczka, kurczę, nie odpaliła końcowa? Szkoda. Zawsze lubię, jak ona się odgrywa. Podsumowanie mamy ukończonych wyzwań. Troszeczkę ich będzie. Tym razem również. Zobaczmy ile. Zdaje się, że 10 wyzwań i mamy maksymalny 20 poziom mistrzostwa. To oznacza, że wszystkie możliwości, znaczy się wszystkie te odblokowania, również zdobyłem, no i dostałem oczywiście osiągnięcie za zdobycie tego 20 poziomu mistrzostwa. Oczywiście wynik nie najwyższy z tego względu, że tutaj zabiliśmy osoby postronne, ale nie o to tutaj akurat chodziło. Tak to w tym będzie wygląda, jeśli chodzi o wyzwania, jakie mi pozostały. Trochę ich jeszcze jest, ja będę musiał sobie pewnie sprawdzić, jak je wykonać, bo powoli już wchodzę na takie wyzwania, które no nie do końca mam jakieś podejrzenia, jak je zrobić. Czekajcie, pokaż nieukończone wyzwania. Znaczy niektóre pewnie dam radę zrobić i bez sprawdzania, chociażby jeszcze właśnie z tymi urodzinami. Widziałem, że jest tam możliwość, więc pójdziemy sobie za tą możliwością. No ale to dopiero w najbliższych odcinkach. Póki co się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Zostawcie kciuka w górę, jeśli wam się podobał. I do usłyszenia w kolejnych. Cześć!